Jeżeli spodoba Ci się nagranie, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Zajrzyj też na moją strefę Patronite. A tymczasem zapraszam do posłuchania. Howard Phillips Lovecraft. W górach szaleństwa. Rozdział pierwszy. Zmuszony jestem zabrać głos, gdyż ludzie nauki nie poszliby za moją radą, nie wiedząc dlaczego. Zaznaczam przy tym, że powody, dla których sprzeciwiam się ponownemu wtargnięciu na tereny Antarktydy, z kompleksowymi poszukiwaniami skamielin, zwierceniami i tropieniem starożytnych pokryw lodowych, wyjawiam całkowicie wbrew własnej woli. Robię to tym bardziej niechętnie, że ostrzeżenia moje mogą okazać się daremne. Niewiara w oczywiste fakty, które zmuszony jestem odsłonić, jest nieunikniona. Gdybym jednak przemilczał to, co wydać się może szalone i niewiarygodne, pozostałoby właściwie niewiele. Ukrywane dotąd zdjęcia, zarówno zwykłe, jak i robione z powietrza, świadczyć będą na moją korzyść. Są bowiem nad wyraz żywe i plastyczne. Niemniej, mogą wzbudzić wątpliwości z tego prostego względu, że w ogólnym pojęciu zręczne oszustwo potrafi pozwolić sobie na wiele. Szkice wykonane piórem zostaną naturalnie wykpione jako szelbierstwo. Znawcy sztuki jednak powinni dostrzec dziwaczność ich techniki i mocno się nad tym zastanowić. Na koniec muszę zdać się na osąd i opinię tych nielicznych luminiarzy nauki, którzy z jednej strony posiadają wystarczającą niezależność umysłu, by ocenić moje argumenty zgodnie z ich odrażająco przekonywującym meritum, jak też w świetle pewnych pierwotnych i niebywale zbijających z tropu cyklów mitowych, a z drugiej strony posiadających wystarczający wpływ na to, by powstrzymać eksplorujący świat przed niebacznymi i przerastającymi ambicje badaniami w tych górach szaleństwa. Tak się bowiem niefortunnie składa, że względnie zwyczajni ludzie, jak ja i moi towarzysze, związani tylko z małym uniwersytetem, niewielką mają szansę wywrzeć jakikolwiek wpływ tam, gdzie wychodzą sprawy tak oszałamiające i dziwne i o tak kontrowersyjnej naturze. Jeszcze bardziej godzi w nas to, że nie jesteśmy w najściślejszym tego słowa znaczeniu specjalistami w dziedzinach, które wychodzą tutaj w pierwszym rzędzie w grę. Będąc geologiem, moim głównym zadaniem w ekspedycji Uniwersytetu Miskatonik było uzyskanie próbek skał i gleb z głębokich pokładów w różnorodnych miejscach kontynentu antarktycznego. Służyć miał do tego znakomity świder wykonany w naszym wydziale inżynierskim przez profesora Franka H. Pabodiego. Wcale nie pragnąłem zostać pionierem na jakimkolwiek innym polu i żywiłem tylko nadzieję, że eksplorując za pomocą nowego, mechanicznego urządzenia badane już wcześniej miejsca, dotrę do nowych materiałów, które dotychczas przy użyciu tradycyjnych metod wydobywczych byłyby nieosiągalne. Jak to jest już powszechnie wiadome z naszych doniesień, aparatura wiertnicza była znakomita. Wyjątkowo lekka i przenośna, a dzięki temu, że obok zwykłych urządzeń do wierceń artezyjskich zastosowano w niej system niewielkich kolistych świdrów skalnych, łatwo i szybko radziła sobie z warstwami o różnej twardości. Stalowa głowica, łączone pręty, silnik benzynowy, składany, wykonany z drewna dźwig, ładunki wybuchowe, układ elektryczny. Świder do usuwania odpadów geologicznych i składany transporter rurowy o średnicy 5 cali, pozwalający na wiercenia do głębokości przekraczającej 1000 stóp,
oraz wszelkie niezbędne akcesoria tworzyły łącznie ładunek mieszczący się na trzech saniach, ciągniętych przez zaprzęgi złożone z 7 psów każdy. Było to możliwe dzięki pomysłowemu stopowi aluminium, z którego wykonano większość części metalowych. 4 duże samoloty Dorniewa, specjalnie przeznaczone do lotów na ogromnych wysokościach nad płaskowyżem Antarktydy, wyposażone w podgrzewacze paliwa i dopalacze, również opracowane przez Pavodiego, były w stanie przenieść całą naszą ekspedycję z bazy usytuowanej na krawędzi Wielkiej Bariery Lodowej do wybranych przez nas miejsc wewnątrz kontynentu. Dalej służyć miały psy. Postanowiliśmy przebadać terytorium tak rozległe, jak tylko pozwoli na to jeden sezon antarktyczny. A może i dłużej, gdyby okazało się to absolutnie niezbędne. Operując głównie w masywach górskich i na płaskowyżu leżącym na południe od Morza Rossa, w rejonach zbadanych już w różnym stopniu przez Shackletona, Amundsena, Scotta i Byrda. Planując częste zmiany obowiązków i pokonując przy pomocy samolotów odległości na tyle duże, by były znaczące pod względem geologicznym, spodziewaliśmy się uzyskać ogromną ilość materiału, zwłaszcza okazów pochodzących z warstw prekambryjskich, jakich na Antarktydzie tak niewiele dotąd zebrano. A ponieważ znajomość pierwotnego życia w tej niegościnnej krainie lodu i śmierci posiada ogromne znaczenie dla wiedzy o przeszłości Ziemi, chcieliśmy też zdobyć jak najwięcej skał zawierających skamieliny. Kontynent posiadał kiedyś klimat umiarkowany, zgoła tropikalny, gdzie w obfitości występowało życie roślinne i zwierzęce, z którego do dziś przetrwały jedynie na północnych wybrzeżach kontynentu pospolicie znane porosty, fauna morska, pajęczaki i pingwiny. Mieliśmy zatem okazję rozwinąć, wzbogacić i uściślić tę wiedzę. Gdyby któreś z wierceń natrafiło na skamieliny, mieliśmy rozszerzyć nawiert za pomocą materiałów wybuchowych i wydobyć okazy o odpowiednich rozmiarach i w odpowiednim stanie. Wiercenia na różnych głębokościach, jeśli wyższe warstwy ziemi i skał będą obiecujące, ograniczać się miały wyłącznie do odkrytego lub pogrzebanego pod niewielką tylko warstwą lodu gruntu na stokach i grzbietach górskich. Niżej położone tereny bowiem spowijał na mile lub dwie płaszcz litego lodu. Nie mogliśmy pozwolić na jałowe wiercenia rozległych, zlodowaciałych warstw, jakkolwiek Pavodi opracował metodę wtapiania miedzianych elektrod w grube pokłady wiertnicze i rozpuszczania w ten sposób ograniczonych warstw lodu za pomocą prądu z dynama napędzanego benzyną. Realizacja tego właśnie programu, którego nie zdołała wykonać nasza ekspedycja, podjęła się organizowana, obecnie wbrew moim ostrzeżeniom wysuwanym do chwili powrotu z Antarktydy, wyprawa Starkwatera i Moora. O wyprawie Miskatonic ogół wie dzięki częstym raportom radiowym dla Arkham Advertiser i dla Associated Press, jak również poprzez późniejsze publikacje Pavodiego i moje. W skład wyprawy wchodziły 4 osoby z uniwersytetu. Pavodi, Lake z Wydziału Biologii, Atwood z fizyki, zajmujący się też meteorologią, i ja, reprezentujący geologię oraz sprawujący nominalne kierownictwo. Prócz nas było 16 pomocników, 7 absolwentów Miskatonic i 9 zdolnych mechaników. Z tej 16, 12 posiadało kwalifikacje pilotów lotnictwa, za wyjątkiem 2, kwalifikacje operatorów radiowych, 9 orientowało się ponadto w nawigacji przy pomocy kompasu i sekstansu, tak jak Pavodi, Atwood i ja. Do tego oczywiście dochodziły pełne załogi 2 naszych statków, drewnianych eks-wielorybników, przystosowanych do warunków lodowych i zaopatrzonych w kotły parowe.
Ekspedycję finansowała fundacja Nathaniela Derby'ego Pickmana, wsparta kilkoma dodatkowymi dotacjami. Dzięki temu, mimo braku wielkiej reklamy, mogliśmy przeprowadzić wyjątkowo gruntowne przygotowania. Psy, sanie, maszyny, sprzęt obozowy oraz 5 rozłożonych na części samolotów dostarczono do Bostonu i tam załadowano na statki. Jak dla naszych wyraźnie określonych celów, byliśmy wyekwipowani znakomicie, a w takich kwestiach jak odpowiednie zaprowiantowanie, organizacja, transport czy budowa obozów, korzystaliśmy z doświadczeń wielu, szczególnie wybitnych poprzedników. Ich liczba i sława, jaką się cieszyli, sprawiły, że nasza wyprawa, choć tak hojnie zaopatrzona, nie została w zasadzie przez świat dostrzeżona. Jak pisano w gazetach, port bostoński opuściliśmy 2 września 1930 roku, biorąc nieśpieszny kurs wzdłuż wybrzeża, przez kanał panamski, zatrzymując się na Samoa i w Hobart na Tasmanii. W tym ostatnim porcie załadowaliśmy resztę zaopatrzenia. Nikt z naszej grupy badawczej nie był wcześniej w rejonach polarnych i wszyscy polegaliśmy głównie na kapitanach naszych statków, weteranach wielorybnictwa na wodach arktycznych, J.B. Douglasie, dowódcy brygu Arkham i w ogóle całej morskiej części wyprawy, oraz na George'u Torfinsenie, kapitanie brygantyny Miskatonic. Im dalej zostawialiśmy za sobą zamieszkały świat, tym niżej słońce zapadało się po północnej stronie, pozostawając jednocześnie każdego dnia coraz dłużej nad horyzontem. Na około 62 stopniu szerokości południowej ujrzeliśmy pierwsze góry lodowe. Twory podobne do stołów z pionowymi bokami. A tuż przed osiągnięciem koła polarnego, którego przepłynięcie w dniu 20 października uczciliśmy tradycyjną i oryginalną ceremonią, mieliśmy już duże kłopoty z polem lodowym. Po długiej podróży przez tropik poważnie zaniepokoił mnie spadek temperatury powietrza, ale na myśl o jeszcze większych chłodach nie wpadałem w panikę. Wielokroć też oczarowały mnie niezwykłe zjawiska atmosferyczne, zwłaszcza uderzająco plastyczny miraż. Widziałem coś takiego po raz pierwszy w życiu, kiedy to odległe góry przekształciły się w blanki niewyobrażalnych kosmicznych zamków. Przepychając się przez lód, który na szczęście nie był ani zbyt rozległy, ani zbyt gruby, na 68 stopniu szerokości południowej i na 175 stopniu długości wschodniej, wpłynęliśmy ponownie na otwarte wody. Rankiem 26 października po południowej stronie ukazał się naszym oczom lśniący ląd. A tuż przed południem, z dreszczem emocji oglądaliśmy rozległy, wyniosły, pokryty śniegiem łańcuch górski, który zasłaniał całą perspektywę. Tak, oto nareszcie dotarliśmy do najbardziej wysuniętej placówki olbrzymiego i nieznanego kontynentu, tajemniczego lądu mroźnej śmierci. Szczyty te bowiem należały oczywiście do masywu Admiralicji, odkrytego przez Rossa. Teraz mieliśmy okrążyć przylądek Adre i popłynąć wzdłuż wschodnich wybrzeży Ziemi Wiktorii, do miejsca przewidywanej bazy u brzegów cieśniny McMurdo, u stóp wulkanu Erebus na 77 stopniu, 9 minucie szerokości południowej. Ostatnia część podróży była barwna i pobudzała naszą wyobraźnię. Ogromne, gołe, tajemnicze wierzchołki majaczyły bez przerwy po zachodniej stronie nieba, podczas gdy niskie słońce, ukazujące się w południe po północnej stronie lub muskające zaledwie horyzont po stronie południowej, sączyło swój przymglony, czerwony blask ponad białym śniegiem, błękitnawym lodem, pasami wody wśród kry
i czarnymi fragmentami odsłoniętych granitowych stoków. Poprzez niegościnne wierzchołki przelewały się oszalałe, choć sporadyczne podmuchy strasznego antarktycznego wiatru. Jego dźwięk przywodził mi czasami na myśl dziki, ledwie wyczuwalny świergot o tonach rozciągających się w szerokiej gamie, który z jakichś podświadomych, mnemonicznych względów sprawiał na mnie wrażenie czegoś niepokojącego, wręcz mglistych pogróżek. Cała sceneria nasuwała mi na myśl dziwne i niepokojące azjatyckie malarstwo Nicolasa Roricha. I jeszcze dziwniejsze i bardziej niepokojące wizje owianego złowrogą legendą płaskowyżu Leng, zbudzącego dreszcz grozy Necronomicon, szalonego Araba Abdullah al-Hazreda. Wielokroć potem żałowałem, że w ogóle zajrzałem do tej potwornej księgi, znajdującej się w bibliotece koledżu. 7 listopada straciliśmy chwilowo z oczu góry po zachodniej stronie. Minęliśmy wyspę Franklina, by następnego dnia ujrzeć stróżki Mont i terror na wyspie Rosa, a za nimi długą linię gór Perego. Na wschodzie ciągnęła się gruba krecha wielkiej bariery lodowej, niczym skalne urwiska w Kubeku, oznajmiającej nam, że żegluga w kierunku południowym dobiega kresu. Po południu osiągnęliśmy cieśninę McMurdo i zakotwiczyliśmy pod osłoną dymiącego Erebusa. Pokryty żużlem wierzchołek piętrzył się po wschodniej stronie nieba, niczym na japońskiej rycinie Fujiyama, do wysokości 12 700 stóp. Za nim, niczym biały duch, rósł terror, wygasły już wulkan o wysokości 10 900 stóp. Kłęby dymu z Ereburga pojawiały się tylko sporadycznie i jeden z absolwentów, zdolny młody chłopak imieniem Danford, wskazał coś, co wyglądem przypominało lawinę pokrywającą śnieżne stoki. Zaznaczył przy tym, iż góra ta, odkryta w 1840 roku, bez wątpienia była inspiracją Poego, który napisał 7 lat później. Lawy, co ciągle spływają, ich siarczane strumienie płyną w dół po Janek, w najdalszych krainach polarnych. Jęczą, gdy spływają na dół z góry Janek, w dziedzinach północnych bieguna. Danford był zapalonym czytelnikiem dziwacznych lektur i dużo opowiadał o Poem. Mnie osobiście zainteresował antarktyczny wątek jednego z długich opowiadań Poego, wstrząsającego i enigmatycznego Artura Gordona Pyma. Na bezludnym wybrzeżu i w wyniosłej barierze lodowej w tle skrzyły się i trzepotały swymi lotkami miriady groteskowych pingwinów, a w wodzie lub na rozległych płytach dryfującego powoli lodu pływały niezliczone ilości tłustych fok. Krótko po północy, 9 listopada, przy pomocy niewielkich łodzi, dokonaliśmy trudnego lądowania na wyspie Rosa, przeciągając jednocześnie z każdego ze statków kabel, z góry przygotowując się do wyładunku zapasów przy pomocy boi ratunkowych. Mimo iż dokładnie do tego samego miejsca co my dotarły już wcześniej wyprawy Scotta i Shackletona, pierwsze kroki na Antarktydzie pozostawiły w naszej pamięci dojmujące i niezatarte wspomnienia. Obóz założony na pokrytym lodem wybrzeżu, poniżej stoków wulkanu, był tylko obozem przejściowym. Kwatera główna wciąż znajdowała się na pokładzie Arkham. Wyładowaliśmy wszystkie nasze urządzenia wiertnicze. Wszystkie psy, sanie, namioty, produkty żywnościowe, zbiorniki z benzyną, ekwipunek do eksperymentalnego topienia lodu, kamery, zarówno te zwykłe, jak i do zdjęć lotniczych, części samolotowe i inne akcesoria wraz z przenośnymi radiostacjami,
które obok tych zamontowanych na samolotach były wystarczająco silne, by za ich pośrednictwem połączyć się z potężną aparaturą Arkham z dowolnego punktu na kontynencie antarktycznym. Aparatura na statku, za pomocą której utrzymywaliśmy bezpośredni kontakt ze światem zewnętrznym, miała przesyłać raporty prasowe do wielkiej radiostacji Arkham Advertiser w Kongsport Heath w Massachusetts. Mieliśmy nadzieję ukończyć nasze prace w przeciągu antarktycznego lata. Gdyby jednak okazało się to niemożliwe, mieliśmy przezimować na Arkham, ale wcześniej, gdy lód zetnie wodę, wysłać na północ po zaopatrzenie na kolejny sezon miskatonik. Nie muszę powtarzać tego, co o naszych wstępnych działaniach opublikowały już wcześniej gazety. O wyjściu na Mont Erebus, o uwieńczonych powodzeniem wierceniach mineralogicznych w różnych punktach wyspy Rossa, które przebiegały nadzwyczaj sprawnie, mimo iż dokonano ich w czysto skalnym podłożu, zawdzięczaliśmy to wyłącznie aparaturze Pabodiego. O pierwszej próbie urządzenia do topienia lodu, o ryzykownym wejściu z saniami i zaopatrzeniem na wielką barierę lodową, o ostatecznym zmontowaniu w obozie usytuowanym na szczycie bariery 5 ogromnych samolotów. Zdrowie naszej lądowej grupy, złożonej z 20 mężczyzn i 50 alaskańskich psów zaprzęgowych, było znakomite. Jakkolwiek nie zetknęliśmy się jeszcze z naprawdę zabójczymi temperaturami i wiatrem. Temperatura wahała się w granicach między 0 a plus 25 stopni. Takie temperatury występowały zimą w Nowej Anglii i byliśmy do nich przyzwyczajeni. Obóz na barierze był obozem przejściowym i pełnić miał wyłącznie funkcję magazynu na benzynę, artykuły spożywcze, dynamit i inny sprzęt. Na początek do transportowania materiałów eksploracyjnych potrzebowaliśmy tylko 4 samolotów. Piąty zatem, na wypadek gdybyśmy utracili wszystkie maszyny, zaszła konieczność ściągnięcia nas na Arkham, pozostawał w magazynie pod strażą pilota i 2 ludzi z załogi statków. Później, gdy wszystkie 4 samoloty nie będą już potrzebne do przewozu sprzętu, planowaliśmy pozostawić po sobie 1 czy 2 z nich do transportu wahadłowego między magazynem, a kolejną stałą bazą na olbrzymim płaskowyżu, odległym od nas o 600 do 700 mil na południe, leżącym już za lodowcem Biltmore. Na przekór jednogłośnym opiniom o przerażających wichurach i burzach śnieżnych przewalających się z tego płaskowyżu, a mając na względzie ekonomikę i efektywność naszych działań, postanowiliśmy obyć się bez obozów pośrednich. Raporty radiowe doniosły o odbytym 21 listopada przez naszą eskadrę 4-godzinnym, zapierającym dech w piersiach, locie non-stop. Szybowaliśmy nad dumną, lodową pustynią. Po zachodniej stronie wznosiły się ogromne szczyty, a nas otulała niezmącona cisza, odbijająca tylko echem dźwięk silników naszych samolotów. Wiatr nie sprawiał nam większych kłopotów i radiokompasy przydały się tylko raz, kiedy trafiliśmy w gęstą mgłę. Kiedy pomiędzy szerokościami 83 stopnie i 84 stopnie wynurzyła się przed nami rozległa, wznosząca się w górę przestrzeń, pojęliśmy, że to już lodowiec Biltmore, największa dolina lodowcowa świata. A zamarznięte morze zaczyna ustępować miejsca pomarszczonej, górzystej linii brzegowej. W taki sposób w końcu znaleźliśmy się w prawdziwym, martwym od eonów świecie ostatecznego południa. Wtedy też dostrzegliśmy daleko na wschodzie wierzchołek Mont Nansen, wznoszący się na wysokość prawie 15 tysięcy stóp.
Pomyślne założenie bazy południowej na lodowcu na szerokości 86 stopni 7 minut i długości wschodniej 174 stopnie 23 minuty oraz błyskawiczne i skuteczne wiercenia i prace minerskie w różnych punktach, do których dotarliśmy bądź saniami, bądź też odbywając krótkie loty samolotami, należą już do historii. To samo dotyczy trudnego, ale triumfalnego wejścia na Mont Nansen, dokonanego w dniach 13 do 15 grudnia przez Pabodiego i dwóch absolwentów, Godneya i Karola. Kiedy znajdowaliśmy się jakieś 8,5 tysiąca stóp nad poziomem morza, próbne wiercenia wykazywały, że w jednym miejscu stały grunt znajdzie się zaledwie 200 stóp pod powierzchnią śniegu i lodu. Sięgnęliśmy zatem po naszą aparaturę do topienia lodu, wytopiliśmy otwory strzelnicze i dokonali strzału w tak wielu miejscach, gdzie żadnemu z wcześniejszych badaczy nie zaświtała nawet myśl w głowie szukać okazów mineralnych. Osiągnięte tak granity prekambryjskie i bursztynowego koloru piaskowce potwierdziły nasze przypuszczenia, iż płaskowyż ów był homogeniczny z olbrzymią masą kontynentu na zachodzie, ale różniący się nieco od części leżącej na wschodzie, poniżej Ameryki Południowej, który, jak sądzimy, uformował oddzielny i mniejszy kontynent, oddzielony od większego poprzez zamarznięte Morze Rossa i Weddella, jakkolwiek Byrd zbijał tę hipotezę. W niektórych piaskowcach, które celem poznania ich natury rozsadziliśmy dynamitem i kruszyli, znaleźliśmy pewne niezwykle interesujące ślady i odłamki skamielin, głównie paproci, wodorostów, trylobitów, lilowców i takich mięczaków jak linguelale i gastropody. I wszystkie o ogromnym znaczeniu dla pierwotnej historii tego regionu. Natrafiliśmy również na dziwaczny, trójkątny, prążkowany odcisk, liczący w swym najszerszym miejscu stopę średnicy, który Lake złożył z trzech fragmentów płytki łupku, wydobytej z otworu po dokonanym na dużej głębokości strzale. Miejsce odkrycia tych fragmentów leżało na zachodzie, w pobliżu gór Królowej Aleksandry i Lake, jako biolog, dostrzegł w tych intrygujących odciskach coś zagadkowego i ekscytującego. Na moje oko geologa, łupek ten nie różnił się niczym innym od innych skał osadowych. Łupek wszak jest niczym innym jak formacją metamorficzną, w którą wprasowana została warstwa osadowa, a ciśnienie samo z siebie daje ciekawe efekty zniekształcające wszelkie istniejące odciski. Nie widziałem więc powodu tak skrajnego zdumienia tym prążkowanym wgłębieniem. Kiedy 6 stycznia 1931 roku Lake, Pabody, Daniels, 6 studentów, 4 mechaników i ja polecieliśmy dwoma wielkimi samolotami bezpośrednio na biegun południowy, byliśmy raz zmuszeni przez nagły, wysoki wiatr, który na szczęście nie rozwinął się w typowy sztorm, do zejścia w dół. Był to, jak podały gazety, jeden z kilku obserwacyjnych lotów. Podczas innych staraliśmy się rozpoznać nowe szczegóły topograficzne, gdzie nie dotarli wcześniej poprzedni badacze. Wcześniejsze loty, które pod tym względem nas rozczarowały i dostarczyły w zamian kilku doskonałych przykładów fantastycznych zwodniczych miraży występujących na terenach polarnych, a jakich morska podróż dała nam zaledwie przedsmak. Odległe góry unosiły się na niebie niczym zachwycające miasta, a cały biały świat roztapiał się w złotą, srebrzystą i szkarłatną krainę, zrodzoną z marzeń i snów Dansaniego, pod zaklętym, niskim, północnym niebem. Latając w pochmurne dni, miewaliśmy znaczne kłopoty,
gdyż niebo zlewało się z zaśnieżoną ziemią w jedną, mistyczną, mieniącą się kolorami tęczy pustkę i nie można było dostrzec rozdzielającego niebiosa od ziemi horyzontu. W końcu postanowiliśmy zrealizować nasz pierwotny plan. 500-milowego lotu na wschód przy użyciu wszystkich 4 samolotów i założyć tam nową bazę przejściową w miejscu leżącym przypuszczalnie na tej mniejszej części kontynentu. Jakże błędnie wyobrażaliśmy sobie przyszłość. Okazy geologiczne, które planowaliśmy tam uzyskać, mogły okazać się niezwykle cenne ze względów porównawczych. Jak dotąd stan naszego zdrowia był w dalszym ciągu doskonały. Limonowy sok wspaniale kompensował monotonię puszkowej i solonej żywności, a temperatury, generalnie powyżej zera, pozwalały obywać się bez najgrubszych futer. Był dopiero środek lata, więc śpiesząc się, ale i sumiennie wykonując naszą pracę, mogliśmy zakończyć naszą działalność do marca, unikając tym samym nudnego zimowania podczas długiej arktycznej nocy. Nadeszło z zachodu kilkanaście dzikich huraganów, ale uniknęliśmy szkód dzięki zapobiegliwości Eightwooda, który wymyślił schrony dla samolotów oraz wiatrochrony wykonane z ciężkich bloków śniegu. Wzmocniliśmy również śniegiem budynki głównego obozu. Dopisujące nam szczęście i nasza operatywność były doprawdy niesamowite. Zanim jeszcze na dobre przenieśliśmy się do nowo założonej bazy, świat zewnętrzny był już poinformowany o naszym programie, jak też o dziwnym, zaciśniętym uporze Lejka, obstającego przy wyprawie badawczej na zachód, czy raczej na północny zachód. Wydawało się, że zamyśla on duże przedsięwzięcie związane z tym trójkątnym, znaczonym prążkami kawałkiem łupku. Interpretował go niezawodnie jako sprzeczny z naturą i okresem geologicznym, co w najwyższym stopniu pobudzało jego ciekawość, sprawiając, że palił się do dalszych wierceń i kruszenia skał w formacjach rozciągających się na zachodzie, do których to otworów te fragmenty należały. Był dziwnie przekonany, że ślad ów jest odciskiem jakiegoś dużego, nieznanego i niesklasyfikowanego dotychczas organizmu, poważnie zaawansowanego w ewolucji. I zupełnie nie zważał na fakt, że wiekowe, kambryjskie, jeśli nie prekambryjskie, wykluczające ślady nie tylko jakiegoś wyżej rozwiniętego życia, ale w ogóle jakiegokolwiek życia poza jednokomórkowcami, a co najwyżej na poziomie trylobitów. Odłamki skały z niezwykłymi śladami musiały pochodzić sprzed 500 milionów do miliarda lat. Rozdział drugi. Sądzę, że nie wspomnieliśmy o wielkich nadziejach Lejka na zrewolucjonizowanie nauk biologicznych i geologicznych. Publiczność żywo zareagowała na nasze radiowe biuletyny donoszące o jego wyprawie w nietknięte jeszcze ludzką stopą i niespenetrowane nawet wyobraźnią człowieka północno-zachodnie terytoria. Jego wstępna wyprawa na saniach w dniach od 11 do 17 stycznia w towarzystwie Pabodiego i 5 innych osób, podczas której utracono przy przekroczeniu jednego z wielkich masywów sprasowanego lodu 2 psy, przyniosła jeszcze więcej łupków z ery archaicznej. I nawet ja byłem zaintrygowany osobliwą ilością oczywistych skamieli w tej tak niewiarygodnie starodawnej warstwie. Bo choć były to odciski bardzo prymitywnych form życia, nie stanowiących zbyt wielkiego paradoksu, to jednak w warstwach prekambryjskich, z którego to okresu, jak się wydawało, pochodziły, nie powinny się znajdować ślady żadnego życia.
Dlatego też wciąż nie widziałem większego sensu w naleganiach Lejka, by przerwać nasz oszczędzający czas program. Pan Lake wymagał bowiem zaangażowania wszystkich 4 samolotów, wielu ludzi i całej aparatury mechanicznej wyprawy. Ostatecznie nie wyraziłem sprzeciwu na ten plan, chociaż pomimo próśb Lake'a o moją pomoc jako geologa, zdecydowałem się nie towarzyszyć grupie udającej się na północny zachód. Kiedy już odjechali, przystąpiłem wraz z Pabodim i 5 innymi ludźmi do ostatecznego opracowania planu naszych przenosin na wschód. W myśl tego, jeszcze w trakcie przygotowań, jeden z samolotów miał zacząć transport zapasów naszej wyśmienitej benzyny z ciśniny McMurdo. Ale to akurat mogło chwilowo poczekać. Zostawiłem sobie sanie i 9 psów, gdyż nierozsądnie byłoby pozbawiać się na jakiś czas możliwości transportu w tym kompletnie pustym świecie panującej od wieków śmierci. Nadprogramowa wyprawa Lejka w nieznane, jak sobie wszyscy przypominają, nadsyłała własne raporty za pośrednictwem zainstalowanych w samolotach krótkofalówek. Komunikaty były jednocześnie odbierane przez odbiorniki w bazie południowej i na Arkham w cieśninie McMurdo. Z tego ostatniego miejsca szły dalej w świat na falach długich, w paśmie do 50 metrów. Wyprawa Lejka wystartowała 22 stycznia o 4 nad ranem. Pierwszy przekaz radiowy nadszedł już po 2 godzinach, kiedy Lake zakomunikował o lądowaniu i rozpoczęciu wierceń w punkcie odległym od nas o jakieś 300 mil. 6 godzin później drugi, niezwykle ekscytujący przekaz informował o gorączkowej, szaleńczej pracy, w wyniku której został wywiercony i powiększony wybuchem płytki szyb, w którym odkryto kawałki łupka z kilkunastoma znakami niezwykle podobnymi do tych, które spowodowały pierwotne zamieszanie. 3 godziny później krótki komunikat mówił o podjęciu, mimo silnej, przeszywającej wichury, dalszego lotu. A kiedy ja wysłałem zalecenie zabraniające dalszego ryzyka, Lake odparł szorstko, że jego nowe okazy czynią każde ryzyko opłacalnym. Zrozumiałem wtedy, że jego podniecenie osiągnęło już stadium nieomal buntu i nie jestem w stanie uczynić nic, by powstrzymać go i odwieść od ryzyka zagrażającego sukcesowi całej wyprawy. Ale największym przerażeniem napawała mnie myśl, że zanurza się coraz głębiej i głębiej w groźny i zdradziecki, biały bezmiar nawałnic i niezbadanych tajemnic, ciągnący się jakieś 1500 mil, aż do na poły tylko znanej i na poły podejrzewanej linii brzegowej ziemi Królowej Marii i Noxa. Następnie po upływie jakiejś 1,5 godziny nadeszła podwójnie ekscytująca wiadomość, nadesłana z lecącego samolotu Lake'a, która diametralnie odmieniła moje nastroje, sprawiając, że zapragnąłem naraz towarzyszyć jego grupie. 10:05 rano. W locie. Po burzy śnieżnej dostrzegliśmy przed sobą masyw górski, wyższy niż jakikolwiek dotąd widziany. Można go porównać z Himalajami, zważając na wysokość plateau. Położenie? Przypuszczalnie 76 stopni, 15 minut szerokości i 113 stopni, 19 minut długości wschodniej. Rozciąga się w lewo i w prawo aż po granicę wzroku. Podejrzewamy istnienie 2 dymiących wulkanów. Wszystkie szczyty czarne i wolne od śniegu. Szalejąca wichura utrudnia nawigację. Po czymś takim Pabody, ludzie i ja zawiśliśmy niemal bez tchu nad odbiornikiem. Myśl o tych tytanicznych górach, oddalonych od nas o 700 mil, rozpaliła w nas gorączkę przygody. Cieszyliśmy się, że to my, jeśli nawet nie osobiście, jesteśmy odkrywcami tych gór. Po 1/2 godzinie ponownie wywołał nas Lake.
samolot Multona miał przymusowe lądowanie na płaskowyżu. Na pogórzu, ale nikt nie odniósł szwanku, a maszyny da się zapewne zreperować. Przenieśliśmy zawartość samolotu do trzech pozostałych. Na powrót lub dalszą drogę, w zależności od sytuacji. Ale na razie nie zachodzi potrzeba podróży załadowanym samolotem. Góry przechodzą wszelkie wyobrażenia. Zamierzam przeprowadzić zwiad samolotem Karola po wyładowaniu z niego całego ładunku. Nie jesteście w stanie wyobrazić sobie czegoś takiego jak to. Najwyższe wierzchołki muszą przekraczać wysokość 35 tysięcy stóp. Everest wysiada. Eightwood mierzy wysokość teodolitem, podczas gdy Karol i ja wybraliśmy się w górę. Jeśli idzie o wulkany, prawdopodobnie pomyłka, gdyż formacje sprawiają wrażenie uwarstwionych, zapewne prekambryjskie łupki wymieszane z innymi warstwami. Dziwaczny wygląd gór na tle nieba, regularne szczyty sześcianów przylegających do najwyższych szczytów. Wszystko to zatopione w cudownym, czerwono-złotym świetle stojącego nisko słońca. Zupełnie jak ta tajemnicza kraina zrodzona we śnie lub brama do zapomnianego świata pełnego nieznanych cudów. Chciałbym, byś tu był i to zobaczył. Choć normalnie była to pora snu, nikt z nas, słuchaczy, nie pomyślał nawet o odpoczynku. Podobne nastroje musiały panować także w McMur, gdzie kapitan Douglas pogratulował nam tak istotnego odkrycia, a przyłączył się do niego Sherman, kierownik magazynu. Martwiliśmy się oczywiście uszkodzonym samolotem, ale mieliśmy nadzieję, że łatwo się go naprawi. O 23:00 ponownie zgłosił się Lake. Z Karolem z ponad najwyższych partii podgórza. Przy tej pogodzie nie śmiemy wznieść się na naprawdę wysokie wierzchołki. Uczynimy to później. Dotarcie tutaj było trudne i uciążliwe z uwagi na wysokość. Ale było warto. Olbrzymie pasmo górskie stanowi jednolity masyw i nie ma jak przedostać się na drugą stronę. Główne wierzchołki przewyższają Himalaje i są bardzo osobliwe. Wygląda na to, że góry zbudowane są z prekambryjskich łupków z wyraźnymi śladami wypiętrzania się innych warstw. Jeśli chodzi o wulkanizm, myliliśmy się. Masyw rozciąga się we wszystkich kierunkach, dużo dalej niż możemy sięgnąć wzrokiem. Od jakichś 21 tysięcy stóp góry wolne są od śniegu. Niezwykłe formacje na stokach najwyższych gór. Wielkie, niewysokie, kwadratowe bloki o idealnie pionowych bokach i prostokątnych, pionowych obwałowaniach u dołu, jak stare azjatyckie zamki przylepione do stromych gór z obrazów Roricha. Niezwykle frapujący widok z daleka. Podlecieliśmy bliżej, bo Karol myślał, że zbudowane są one z mniejszych, oddzielnych kawałków, ale są to prawdopodobnie tylko ślady zwietrzenia. Większość krawędzi jest pokruszona i zaokrąglona, jakby przez miliony lat były wystawione na burze i zmiany klimatyczne. Pewne partie gór, zwłaszcza te wyższe, są jakby utworzone ze skał jaśniejszego koloru niż większość warstw na właściwych zboczach. Z całą pewnością posiadają naturę krystaliczną. Lecąc bliżej nich, dostrzegliśmy wiele wejść do jaskiń. Niektóre z nich posiadają niezwykle regularny kształt, kwadratowy lub półkolisty. Musisz tu przybyć i sam to zbadać. Wydaje mi się, że na szczycie jednego z wierzchołków widziałem pnący się w górę łuk. Wysokość szczytu wynosi w przybliżeniu 30 do 35 tysięcy stóp. Osobiście jestem na wysokości 21,5 tysiąca stóp. Panuje tu piekielna zimnica. Wiatr z gwizdem i świstem przewala się przez przełęcze, wpadając i wydostając się z jaskiń, ale dla samolotu nie stanowi to szczególnego zagrożenia. Od tej chwili, przez kolejne pół godziny, Lake z żarem opowiadał nam wszystko, wyrażając zamiar odbycia normalnej wspinaczki na któryś ze szczytów.
Odpowiedziałem, że dołączę do niego tak szybko, jak tylko zdoła przesłać mi samolot, oraz że opracujemy z Pabodim najlepszy plan zagospodarowania benzyny. Po prostu jak i gdzie skoncentrować nasze zapasy z punktu widzenia zmiany planów wyprawy. Rzecz jasna, wiercenia lejka, jak również ruch samolotów, wymagać będą ogromnych ilości benzyny w nowej bazie, którą planował założyć u stóp gór. Tak więc lot na wschód mógł w ogóle w tym sezonie nie dojść do skutku. W związku z tym wywołałem kapitana Douglasa i poprosiłem, by wyładował ze statku tyle benzyny, ile się da, i przesłał to na górę, na barierę psim zaprzęgiem, który tam zostawiliśmy. Przede wszystkim musieliśmy zorganizować bezpośrednie połączenie poprzez dzielące lejka i ciśninę Magmura nieznane terytoria. Potem znów wywołał mnie Lake, by powiedzieć, że postanowił rozbić bazę tam, gdzie Multon osadził samolot, którego naprawa zresztą była już w toku. Pokrywa lodu była tam bardzo cienka i gdzieniegdzie wychodził na powierzchnię ciemny grunt. Lake przed wspinaczką i wyprawą saniami pragnął dokonać w tym właśnie miejscu paru wierceń i strzałów materiałami wybuchowymi. Mówił o trudnym do opisania majestacie całej otaczającej ich scenerii, o dziwacznym uczuciu, jakby znajdował się pod osłoną wielkich, milczących wież, których szeregi wystrzelały w górę niczym ściana sięgająca nieba na krawędzi świata. Eitud, prowadząc obserwacje za pomocą teodolitu, ustalił wysokość 5 najwyższych szczytów. Wahała się ona od 30 do 34 tysięcy stóp. Lejka najwyraźniej niepokoił problem wymiecionego ze śniegu terenu, gdyż sugerowało to istnienie powtarzających się, potwornych wichur przewyższających swą gwałtownością wszystko, co spotkaliśmy dotąd. Obóz usytuowany był nieco ponad 5 mil od miejsca, gdzie podgórze raptownie się wznosiło. Wyczułem w jego słowach nuty podświadomej trwogi. W słowach mknących przez lodowatą pustkę 700 mil, gdy przynaglał, byśmy pośpieszyli się ze wszystkim i dotarli do dziwnego, nowego rejonu tak szybko, jak to było możliwe. Wybierał się właśnie na spoczynek po całym dniu nieustannej pracy prowadzonej w niesłychanym tempie, z niesłychaną zawziętością i dającej niesłychane wyniki. Rankiem odbyłem trójstronną rozmowę z Lejkiem i kapitanem Douglasem, przebywającymi w swych odległych od siebie obozach. Ustaliliśmy, że jeden z samolotów Lejka przybędzie do mojej bazy po Pabodiego, 5 mężczyzn i po mnie, jak również po tyle paliwa, ile tylko zdoła unieść. Sprawa pozostałej benzyny zależeć będzie od naszych dalszych ustaleń w kwestii wypadu na wschód. Na razie problem ten może poczekać, gdyż chwilowo Lake posiadał wystarczającą ilość paliwa, by ogrzać obóz i prowadzić wiercenia. Dawna baza południowa powinna zostać zaopatrzona w paliwo, lecz jeżeli odłożymy wyprawę na wschód, to nie użyjemy jej aż do następnego lata, a Lake w międzyczasie przyśle samolot, by rozpoznać bezpośrednią trasę między swoimi nowymi górami a cieśniną Magmurto. Wraz z Pabodim przygotowałem bazę do zamknięcia jej na dłuższy lub krótszy okres czasu, co zależeć miało od sytuacji. W wypadku, gdybyśmy mieli spędzić zimę na Antarktydzie, odlecimy zapewne z obozu Lejka prosto na Arkham, nie wracając już do tego punktu. Część naszych stożkowatych namiotów została już wcześniej umocniona blokami z lodowaciałego śniegu. W związku z tym aktualnie postanowiliśmy dokończyć pracę nad stworzeniem stałego osiedla. Dzięki temu, że byliśmy niezwykle hojnie zaopatrzeni w namioty, Lake miał ich pod dostatkiem, nawet jeśli my się do niego nie przeniesiemy.
Przekazałem przez radio, że Pabody i ja będziemy gotowi do drogi nazajutrz, gdyż czekał nas jeszcze jeden dzień pracy, a nocą chcieliśmy się wyspać. Praca nasza jednak trwała nieprzerwanie tylko do 16, gdyż od tego mniej więcej czasu napływać zaczęły od Lejka zdumiewające i w najwyższym stopniu ekscytujące wiadomości. Dzień zaczął się dla niego niepomyślnie. Dokonane z samolotu pomiary wychodzącej w pobliżu obozu spod lodu skalnej powierzchni wykazały całkowity brak tych wszystkich pierwotnych, pochodzących z archaiku warstw, których tak poszukiwał, a tworzących przeważającą część kolosalnych wierzchołków górskich, majaczących w prowokującej od obozu odległości. Większość tych lśniących skał było albo pochodzącymi z okresu jurajskiego i komanczańskiego piaskowcami, albo łupkami z permu i triasu, których występujące tu i tam połyskujące czernią pokłady sugerowały twardy, łupkowy węgiel. To zniechęcało raczej Lejka, który chciał wydobyć dużo starsze okazy, pochodzące z odleglejszych niż 500 milionów lat czasów. Zdawał sobie sprawę, że aby odnaleźć żyłę archaicznego łupku, w którym znalazł dziwne znaki, musi podjąć dużą wyprawę saniami z podgórza, na którym się znajdował, aż do stóp stromych zboczy gigantycznych gór. Niemniej postanowił dokonać kilku miejscowych wierceń jako część ogólnego programu wyprawy. Polecił zatem zamontować świder i wyznaczył 5 mężczyzn do obsługi, podczas gdy pozostała grupa kończyła ustawianie obozu i reperowała uszkodzony samolot. Na początek wierceń wybrano skały wyglądające na najmiększe, piaskowiec, oddalony od obozu jakieś ćwierć mili. Świder szybko sobie z tym poradził, bez dodatkowych strzałów. 3 godziny później, po pierwszym, rzeczywiście mocnym strzale, usłyszano krzyk załogi świdra i niebawem młody Gadney, pełniący rolę kierownika robót, wpadł pośpiesznie do obozu z zaskakującymi wieściami. Natrafiono na jaskinię. Początkowo piaskowiec szybko ustąpił miejsca żyle komańczańskiego wapienia, pełnego mikroskopijnych skamielin głowonogów, korali, echinusów i spirifera oraz tu i ówdzie krzemionkowej gąbki i kości morskich kręgowców. Te ostatnie prawdopodobnie należały do kościstych, kościołuskich i do rekinów. Już tylko to samo w sobie było wystarczająco ważnym odkryciem, gdyż dostarczało wyprawie pierwszych skamielin kręgowców. Ale wkrótce po tym, gdy głowica świdra zanurzyła się w warstwę pustki, wiertaczy ogarnęła kolejna, jeszcze większa fala emocji. Potężny ładunek ujawnił podziemny skręt. Poprzez postrzępiony otwór średnicy 5 stóp i 2 stóp grubości ziała przed chciwym okiem poszukiwaczy płytka jama wydrążona w wapieniu przed ponad 500 milionami lat przez przesączające się przez grunt wody minionego, tropikalnego świata. Wydrążona warstwa nie była głębsza niż 7 czy 9 stóp, lecz rozciągała się pod ziemią we wszystkich kierunkach. Wyczuwało się tam lekki ruch powietrza, który sugerował istnienie całego rozległego podziemnego ciągu jaskiń. Zarówno strop, jak i podłoże pokryte było obficie stalaktytami i stalagmitami. Niektóre z nich stykały się ze sobą, przyjmując postać kolumn. Ale najistotniejszy ze wszystkiego był odkryty tam rozlegający pokład muszli i kości, które miejscami blokowały wręcz przejście. Zmyte z nieznanych dżungli mezozoicznych drzew paproci i grzybów, z lasów trzeciorzędowych sagowców, palm wachlarzowych i prymitywnych roślin okrytozalążkowych, owe kostne zbiorowisko cocyńskich i innych gatunków zwierzęcych, niż najsmutniejszy paleontolog byłby w stanie zgromadzić i sklasyfikować przez rok. Mięczaki, pancerze skorupiaków,
ryby, zwierzęta ziemnowodne, gady, ptaki i wczesne ssaki, duże i małe, znane i nieznane. Nic dziwnego zatem, że Gatney wrócił biegiem do obozu krzycząc i nic dziwnego, że każdy rzucał swoją pracę i ruszał poprzez gryzący chłód tam, gdzie wysoki szyb znaczył nowo odnalezioną bramę do tajemnic wnętrza ziemi i minionych wieków. Kiedy Lake zaspokoił pierwszą, palącą ciekawość, nabaźgrał w pośpiechu w notatniku wiadomość i młody Moulton pobiegł z tym do obozu, by nadać przez radio komunikat. W ten sposób dowiedziałem się o odkryciu. Wiadomość mówiła też o zidentyfikowaniu pierwszych muszli, kości ryb kostołuskich i placodermów, resztek labiryntodontów i tecodontów, fragmentów czaszki wielkiego mososaura, stosu pacierzowego i pancernych płyt dinozaura, zęba i kości skrzydła pterodaktyla, szczątków archeopteryksa, zębów miocyńskiego rekina, czaszek prymitywnych ptaków oraz innych kości archaicznych ssaków, takich jak Palateorex, Xipodones, Eohippi, Oredonens i Titanoteres. Nie było tam szczątków późniejszych niż resztki mastodonta, słonia, zwykłego wielbłąda, jelenia i bydła. Stąd Lake wysnuł wniosek, że ostatnie warstwy trafiły tutaj w oligocenie, a ta zapadnięta warstwa w obecnym, wyschniętym, martwym i izolowanym stanie znajdowała się przez ostatnie 30 milionów lat. Ale z drugiej strony, w najwyższym stopniu intrygująca była przewaga form bardzo wczesnego życia. Chociaż wapienna forma była niewątpliwie komaczańska i ani odrobinę wcześniejsza, czego dowodem są skamieliny osadzone w tej jaskini w typowy, komorowy sposób, to luźne fragmenty w pustej przestrzeni zawierały zadziwiającą proporcję organizmów traktowanych dotychczas jako właściwych dla okresów dużo starszych. Nawet szczątkowe ryby, mięczaki i korale pochodziły z odległego syluru i ordowiku. Narzucał się nieunikniony wniosek, że w tej części świata istniała nadzwyczajna i unikalna ciągłość między życiem sprzed 300 milionów lat i sprzed 30 milionów lat. Jak daleko ta ciągłość wykraczała poza oligocen, kiedy to jaskinia została zamknięta, trudno było ustalić. W każdym razie nadejście straszliwego lodu w pleistocenie jakieś 50 tysięcy lat temu, nieomal wczoraj w porównaniu z wiekiem jaskini, musiało stanowić kres wszelkich pierwotnych form, które lokalnie potrafiły przetrwać właściwe dla nich czasy. Lake nie poprzestał na tej pierwszej wiadomości. Sporządził kolejny komunikat, przesłał go poprzez śniegi do obozu, nim Moulton zdążył stamtąd wrócić. Dlatego też Moulton pozostał już przy radiu w jednym z samolotów, nadając do mnie i na Arkham, i dalej w świat ciągłe uzupełnienia, które Lake przesyłał mu przez kolejnych posłańców. Kto śledził doniesienia prasowe, pamięta zapewne poruszenie, jakie pośród naukowców wywoływały te popołudniowe raporty, które doprowadziły ostatecznie po tylu latach do zorganizowania ekspedycji Starkwatera i Moora, o którą jestem tak niespokojny i próbuję ją wyperswadować. Najlepiej będzie, jak przekażę te komunikaty dokładnie w takiej formie, jak Lake mi je przekazywał, a nasz bazowy operator, McTay, przekładał ze stenogramu pisanego ołówkiem. Foller w odłamkach piaskowca i wapienia uzyskanych drogą wybuchu dokonał odkrycia najwyższej wagi. Kilkanaście wyraźnych, trójkątnych, prążkowanych odcisków, dokładnie takich samych jak te w archaicznym łupku, dochodzących, że źródło to przetrwało ponad 600 milionów lat, aż do czasów komanczańskich bez większych zmian, co z kolei dowodzi, że odciski komanczańskie są w oczywisty sposób prymitywniejsze i bardziej schyłkowe niż pozostałe, starsze. Podkreślcie w prasie wagę odkrycia.
dla biologii znaczyć będzie ono tyle, ile dla matematyki i fizyki znaczył Einstein. Skojarzcie to z moją poprzednią pracą i wysnujcie wnioski. Wydaje się to wskazywać, że Ziemia była świadkiem całego cyklu, czy cykli organicznego życia jeszcze przed tym znanym, które rozpoczęło się od komórek w archeozoiku. Wyewoluowało się ono i wyspecjalizowało nie później niż miliard lat temu, kiedy planeta była młoda i nie nadająca się jeszcze do zasiedlenia przez jakiekolwiek formy życia czy zwyczajne struktury oparte na protoplazmie. Rodzi się pytanie, kiedy, gdzie i jak rozpoczął się rozwój? Później. Badając fragmenty pewnych szkieletów należących do ogromnych, zarówno lądowych, jak i morskich gadów oraz prymitywnych ssaków, znalazłem osobliwe, miejscowe rany i uszkodzenia struktury kostnej, których nie można przypisać jakiemukolwiek znanemu drapieżcy czy zwierzęciu mięsożernemu z żadnego okresu. Były one dwojakiego rodzaju. Proste, wytopione dziury oraz wyraźne ślady nacięć czy rąbania. Jeden czy dwa przypadki równo uciętych kości. Niewiele okazów zniszczonych. Posłałem do obozu po latarki elektryczne. Rozszerzymy teren badań pod ziemią przez zrąbanie stalaktytów. I jeszcze później znalazłem dziwaczny kawałek ateatytu. Posiada średnicę około 6 cali i grubości 1,5. Jest całkiem odmienny od tutejszej formacji. Zielonkawy. Trudno określić okres, z którego pochodzi. Zdumiewająco gładki i regularny. Posiada kształt pięcioramiennej gwiazdy z odłamanymi końcami i śladami uderzeń w wewnętrznych kątach i w środku jednej powierzchni. Po środku nieuszkodzonej powierzchni niewielkie, gładkie wgłębienie. Jeszcze bardziej zdumiewające jest jego pochodzenie oraz ślady zwietrzelin. Zapewne jakaś dziwaczna forma działania wody. Karol sądzi, że przy pomocy szkła powiększającego zdoła odczytać dodatkowe cechy geologiczne. Grupy maleńkich punkcików ułożonych w regularne wzory. Podczas naszych badań wzrasta niepokój psów i wydaje się, że one nienawidzą tego steatytu. Muszę sprawdzić, czy nie posiada jakiegoś specyficznego zapachu. Kolejny komunikat nadam przed wyruszeniem pod ziemię, kiedy Mills wróci ze światłem. 22:15. Ważne odkrycie. Orendorf i Watkins, pracując przy sztucznym świetle pod ziemią, znaleźli o godzinie 21:45 monstrualną, baryłkową skamielinę całkowicie nieznanego rodzaju. Zapewne jakiejś rośliny lub nieznanego morskiego promieniaka. Tkanka zakonserwowana przez sole mineralne. Twarda jak skóra, lecz miejscami zachowała zadziwiającą elastyczność. Ślady po odłamanych częściach na końcach i bokach. Zupełnie jak beczułka z pięcioma wypukłymi krawędziami w miejsce klepek. Ślady ubytków czegoś w rodzaju cienkich, szczupłych, biegnących koliście w najszerszym miejscu korpusu. Z brust między krawędziami wyrasta coś intrygującego. Grzebienie czy skrzydła, które zwijają się i rozkładają jak wachlarz. Wszystkie są prawie zupełnie zniszczone, z wyjątkiem jednego, które rozwija się w siedmiostopowej rozpiętości skrzydło. Całość przypomina pewne potwory z pierwotnego mitu, zwłaszcza starsze istoty z Necronomicon. Skrzydła wydają się być z błony naciągniętej na szkielet konstrukcyjny z gruczołowatych rurek. W szkielecie na końcówkach skrzydeł widnieją drobne otwory. Oba końce ciała są kompletnie uschnięte i nie sposób ustalić, co było na środku, ani też co się odłamało.
Po powrocie do obozu muszę dokonać sekcji. Nie potrafię określić, czy było to zwierzę, czy roślina. Wiele cech wskazuje niesłychany prymitywizm tego stworu. Poleciłem, by wszyscy wzięli się do ścinania stalaktytów i szukali kolejnych okazów. Ciągłe kłopoty z psami. Zieją nienawiścią do kolejnych znalezisk i prawdopodobnie rozszarpałyby je na strzępy, gdybyśmy nie trzymali je na dystans. 23:30. Uwaga, Dyer, Pabody, Douglas. Sprawa najwyższej, rzekłbym, transcendentalnej wagi. Arkham musi to przekazać natychmiast do stacji Kingsport's Head. Dziwna, baryłkowata narośl jest stworem z archaiku, który pozostawił odciski w skałach. Mills, Bodro i Fowler odkryli pod ziemią grupę 13 kolejnych. Wymieszane z zadziwiająco ukształtowanymi, zaokrąglonymi kawałkami steatytów, mniejszymi niż ten znaleziony na początku. Wszystkie w kształcie gwiazdy, ale już bez uszkodzeń, za wyjątkiem kilku miejsc. Ze wszystkich okazów organicznych, 8 jest najwyraźniej kompletnych, ze wszystkimi przydatkami. Zabrałem je na powierzchnię. Przykładam wagę do opisu, więc jeszcze raz powtórzę dla dokładności. Gazety też mają swoje prawa. Obiekty posiadają długość 8 stóp, pięciokrawędziowe. Beczkowate korpusy o średnicy 3,5 stopy w najszerszym miejscu i jednej stopy na końcach. Ciemnoszare, elastyczne i nieskończenie twarde. W bruzdach między krawędziami rozwijają się siedmiostopowe błoniaste skrzydła, również ciemnoszarego koloru, które w chwili znalezienia były zwinięte. Szkielet nośny skrzydeł z rurek lub gruczołów o nieco jaśniejszym odcieniu szarości z otworami na końcach. Rozwinięte skrzydła posiadają ząbkowane krawędzie. W najgrubszym miejscu każdej z pięciu pionowych, podobnych do klepek w beczce krawędzi, znajduje się pięć jasnoszarych, elastycznych ramion czy macek, w chwili znalezienia ciasno zwiniętych przy korpusie. Okazały się one rozciągliwe, a ich maksymalna długość liczy ponad 3 stopy, jak ramiona prymitywnego liliowca. Każda z macek o 3 calach średnicy, po dalszych 6 calach rozgałęzia się w niewielkie, szpiczaste odrosty czy wąsy tak, że każda szypułka liczy w sumie 25 macek. Na szczycie korpusu znajduje się gruba, bulwiasta szyja jasnoszarej barwy z czymś w rodzaju skrzeli, podtrzymująca żółtawą, pięcioramienną, przypominającą rozgwiazdę głowę, pokrytą długimi na 3 cale, sztywnymi rzęsami o różnorodnych, pryzmatycznych barwach. Głowa jest gruba i pękata. Liczy około 2 stóp szerokości od czubka do czubka, z 3-calowymi, żółtawymi rurkami wychodzącymi z każdego końca. Znajdująca się dokładnie po środku głowy szpara była zapewne otworem służącym do oddychania. Na końcu rurki jest kuliste napęcznienie, gdzie żółtawa błona cofa się ku nasadzie, ukazując szklistą o czerwonej tęczówce gałkę, z całą pewnością oko. Z wewnętrznych kątów ukształtowanej na podobieństwo rozgwiazdy głowy wychodzi 5 nieco dłuższych czerwonawych rurek kończących się workowatymi obrzmieniami tej samej barwy, które naciśnięte rozwierają się w otwory o kształcie dzwonu i maksymalnej średnicy 2 cali, okolonych ostrymi, białymi wypustkami jak zęby. Prawdopodobnie usta. Wszystkie te rurki, rzęsy i czubki należące do głowy o kształcie rozgwiazdy w chwili znalezienia ciasno złożone przylegały ściśle do bulwiastej szyi i korpusu. Wobec wielkiej twardości tkanki elastyczność taka zadziwia.
Na spodzie korpusu kanciaste, ale odmiennie funkcjonujące kopie układu głowy. Bulwiasta, jasnoszara pseudoszyja, pozbawiona czegoś, co przypomina skrzela, utrzymuje zielonkawy, pięcioramienny kształt rozgwiazdy. Twarde, muskularne ramiona długości 4 stóp i 7 calach u podstawy zwężają się do około 2,5 cala na końcach. Stąd wyrasta niewielki, zielonkawy, pięciożyłowy, błoniasty trójkąt długości 8 cali i szerokości 6. Jest to łapka, płetwa lub pseudostopa, która od miliarda do 50 czy 60 milionów lat temu zostawiła odciski w skale. Z wewnętrznych końców rozgwiazdy wychodzą dwustopowe, czerwone rurki o 3 calach średnicy u podstawy i 1 calu na końcu. W końcówkach otworki. Wszystko to z niesłychanie twardej, ale też niezwykle elastycznej skóry. 4-stopowe ramiona z płetwami bez wątpienia służyły do poruszania się w jakiś sposób, pływania czy coś w tym rodzaju. Poruszone ukazują niezwykłą muskulaturę. W chwili znalezienia wszystkie te przydatki były ciasno zwinięte wokół pseudoszyi i końca korpusu. Podobnie rzecz się miała z wypustkami po spodniej stronie. Nie potrafię jeszcze dokładnie ustalić, czy należało to do świata zwierząt czy roślin. Wszystko jednak wskazuje raczej na zwierzę. Prawdopodobnie niezwykle zaawansowana w ewolucji forma promieniaka, który zarazem nie utracił nic ze swych prymitywnych cech. Niewątpliwe podobieństwo do szkarłupienia, mimo pewnych zaprzeczających temu oznak. Ze względu, iż był to zapewne mieszkaniec morza, zadziwia system skrzydeł, choć mogły być one przydatne przy żegludze. Symetria natomiast jest zdumiewająco roślinna, sugerująca raczej roślinną cechę kołyszącej się struktury góra-dół. Bajecznie wczesna data ewolucji, poprzedzająca nawet najprostsze ze znanych dzisiaj archaicznie protozoa, zbija z tropu i rodzi domysły co do pochodzenia tego stworu. Nieuszkodzone okazy tak niesamowicie przypominają pewne stworzenia z pierwotnych mitów, że istnienie tamtych poza Antarktydą w pradawnych czasach wydaje się być rzeczą pewną. Dyer i Pabody, którzy czytali Necronomicon i znają koszmarne obrazy Clarka Ashtona Smitha, oparte na tekście, zrozumieją zapewne, o co chodzi, gdy wspominam starsze istoty, które przypuszczalnie stworzyły całe ziemskie życie, czy dla żartu, czy przez pomyłkę. Studenci zawsze uważali, że koncepcja taka uformowała się w niezdrowej fantazji, chorobliwie traktującej niezwykle stare, tropikalne promieniaki. Podobnie jak Wilmarth określił wytwory prehistorycznego folkloru jako dodatku kultu Cthulhu itd. Otworzyło się szerokie pole do badań. Sądząc według znalezisk, są one prawdopodobnie pozostałością z późnej kredy lub wczesnego eocenu. Nad nimi potężne stalagmity. Wyrąbać je to ciężka robota, lecz ich twardość właśnie zapobiegła zniszczeniu okazów. Stan zachowania skamielisk zdumiewający, oczywiście dzięki procesom wapiennym. Jak dotąd nic więcej, ale wznowimy poszukiwania później. Praca na teraz to odtransportowanie do obozu 14 olbrzymich okazów. Nie możemy do tego użyć psów, które szczekają z furią i nie możemy im ufać. 9 osób, 3 pozostałyby pilnować psów. Powinno poradzić sobie spokojnie z załadunkiem 3 sań, mimo że wieje paskudny wiatr. Musimy ustalić połączenie lotnicze z cieśniną McMurdo i zacząć przewozić sprzęt. Najpierw jednak, zanim udam się na spoczynek, chcę dokonać sekcji jednego z tych stworów.
Chciałbym mieć tu prawdziwe laboratorium. Niech Dyer sam sobie da kopniaka za to, że starał się powstrzymać mnie przed wyprawą na zachód. Najpierw najwyższe góry świata, a teraz to. Jeśli nasze ostatnie odkrycie nie jest największą fuchą wyprawy, to nie wiem, co nią jest. Podeszliśmy do sprawy naukowo. Dzięki Pabodiemu za świder, który otworzył jaskinię. Czy teraz Arkham może powtórzyć opis? Trudno wręcz opisać uczucie Pabodiego i moje po otrzymaniu tego komunikatu. Entuzjazm naszych towarzyszy dorównał naszemu. McTighe, który w pośpiechu tłumaczył najistotniejsze fragmenty raportów, w miarę jak napływały z buczącego radia, kiedy tylko operator Lake zakończył transmisję, przepisał je w całości ze stenograficznej wersji. Docenialiśmy wszyscy epokowe znaczenie odkrycia. Gdy tylko operator z Arkham powtórzył opisowe części relacji, jak mu polecono, również zaczął gratulować Lake'owi. Moim śladem poszedł również Sherman ze stacji w magazynie w cieśninie McMurdo oraz kapitan Douglas z Arkham. Później, jako kierownik wyprawy, dałem parę uwag, które miały być przesłane za pośrednictwem statku w świat. Rzecz jasna, w ogólnym podnieceniu myśl o odpoczynku wydawała się niedorzeczna. Jedynym moim pragnieniem było jak najszybciej dotrzeć do obozu Lake'a. Straszliwie rozczarował mnie jego komunikat o nadchodzącej z gór wichurze, która uniemożliwi tak wczesną podróż lotniczą. Jednak w ciągu godziny zainteresowanie wzięło górę nad rozczarowaniem. Lake, przysyłając więcej komunikatów, opowiedział o szczęśliwym zakończeniu transportu 14 olbrzymich okazów do obozu. Ciężko było je ciągnąć, gdyż stwory były zaskakująco ciężkie. 9 jednak mężczyzn uwinęło się z tym bardzo sprawnie. W obecnej chwili kilka osób śpiesznie budowało w bezpiecznej odległości od obozu zagrodę za zagrodą, w której miały być dla większej wygody przy karmieniu trzymane psy. Okazy, za wyjątkiem jednego, nad którym Lake zamierzał dokonać prymitywnych prób sekcji, wyładowano w pobliżu obozu na twardym śniegu. Sekcja okazała się trudniejszym przedsięwzięciem niż przypuszczano, gdyż mimo gorąca bijącego z benzynowego pieca w nowo wzniesionym namiocie laboratoryjnym, zasadniczo elastyczna tkanka wybranego okazu, potężnego i nieuszkodzonego, nie straciła nic ze swojej twardości, dużo większej niż zwykła skóra. Lake łamał sobie głowę, jak dokonać koniecznych nacięć, nie niszcząc zarazem delikatnej struktury, którą pragnął badać. Posiadał wprawdzie jeszcze 7 innych, lepszych okazów, ale wciąż była ich zbyt szczupła ilość, by używać ich nierozważnie. Zwłaszcza, gdyby jaskinia nie dostarczyła ich już więcej. Dlatego też odrzucił ten egzemplarz i przyciągnął inny, który, choć posiadał po obu stronach resztki przydatków w kształcie rozgwiazdy, był paskudnie zgnieciony i częściowo rozłupany wzdłuż jednej z brust wielkiego korpusu. Wyniki, o których szybko zakomunikował nam przez radio, były rzeczywiście zaskakujące i ekscytowały. Trudno było mu precyzyjnie operować instrumentami, które z największym trudem tylko cięły anomalną tkankę. Ale co uzyskał, wzbudziło w nas najwyższe zdumienie i oszołomienie. Należało całkowicie skorygować współczesną biologię, gdyż stwór ów nie był produktem żadnego wzrostu komórkowego znanego nauce. W okazie wystąpiły wyłącznie zmiany mineralne i mimo wielu, zapewne 40 milionów lat, wewnętrzne organy były całkowicie nienaruszone. Twarda jak podeszwa, niepodlegająca zepsuciu i prawie niezniszczona tkanka była charakterystyczną cechą struktury stwora, a zatem przejawem jakiegoś paleorganicznego cyklu ewolucji bezkręgowców,
całkowicie przekraczającego możliwości naszych dociekań. Na początku wszystko, co znalazł Lake, było wyschnięte. W miarę jednak, gdy w panującym w namiocie cieple rozpoczął się proces tajania, z nieuszkodzonej strony stwora dobywać się zaczął ostry, odpychający zapach płynów organicznych. Nie była to krew, ale gęsta, ciemnozielona ciecz, od której najwyraźniej bił ten zapach. Zanim Lake osiągnął to stadium badań, wszystkie 32 psy zostały odprowadzone do niewykończonej jeszcze zagrody w pobliżu obozu, ale nawet z tej odległości było słychać ich oszalałe ujadanie, kiedy wyczuwały w powietrzu ciągły, ostry, ciągnący się fetor. Ta prowizoryczna sekcja dziwnej istoty, zamiast cokolwiek wyjaśnić, pogłębiła tylko zagadkę. Wszelkie domysły snute na temat jej zewnętrznych organów okazały się słuszne i w świetle uzyskanych dowodów nikt nie mógł się wahać, by nazwać stwora zwierzęciem. Ale badania wewnętrzne wykazały istnienie tak wielu cech roślinnych, że Lake był kompletnie zdezorientowany. Trawienie istoty, cyrkulacja wewnętrzna i wydalanie zbędnej materii odbywało się poprzez czerwonawe rurki umieszczone w ukształtowanej na podobieństwo rozgwiazdy podstawie. Ogólnie można stwierdzić, że jego organy oddechowe przyswajały raczej tlen niż dwutlenek węgla. A co dziwniejsze, natknięto się na wewnętrzne zasobniki powietrza oraz dwa inne, w pełni rozwinięte systemy oddychania przy pomocy skrzeli i porów. Najwyraźniej stwór był stworzeniem ziemnowodnym i prawdopodobnie dostosowanym do długich okresów snu, podczas którego nie oddychał. Jego narządy głosowe wydawały się być w łączności z głównym systemem oddychania, lecz napotkano tam szereg anomalii, których prowizoryczna sekcja nie potrafiła wyjaśnić. Artykułowana mowa, w sensie zwykłego wyrażania słów, nie wydawała się prawdopodobna. Zamiast tego stworzenie wydawało zapewne muzyczne, świergotliwe tony w bardzo szerokiej gamie. Układ mięśniowy miało rozwinięty wręcz nadnaturalnie. System nerwowy był tak skomplikowany i wysoko wyewoluowany, że Lake osłupiał. Jakkolwiek pod pewnymi względami niezwykle primitywny i archaiczny, stwór posiadał szereg niebywale rozwiniętych i wyspecjalizowanych ośrodków nerwowych i tkanek łącznych. Mózg o 5 płatach był zaskakująco zaawansowany w rozwoju i posiadał jakiś układ sensoryczny, działający częściowo przy pomocy sztywnych rzęs na głowie stworzenia, którego parametry były kompletnie obce dla jakiegokolwiek organizmu. Prawdopodobnie posiadał więcej niż 5 zmysłów i trudno było znaleźć jakiekolwiek analogie do jego zwyczajów. Lake sądził, że musiało to być stworzenie o ogromnej wrażliwości i zróżnicowanych funkcjach pełnionych w swym pierwotnym świecie. Zupełnie jak dzisiejsze mrówki i pszczoły. Reprodukował się jak rośliny skrytopłciowe, zwłaszcza pteridopyta, posiadając na czubkach skrzydeł zarodniki i ewidentnie wykształcił się z talus lub protalus. Ale na tym etapie badań byłoby niepoważne dokładnie określić i nazwać to stworzenie. Wyglądało jak promieniak, ale było oczywiście czymś dużo więcej. Było częściowo rośliną, ale w 3/4 posiadało strukturę zwierzęcia. Z pochodzenia było istotą morską, wskazywał na to jego symetryczny kontur oraz niektóre inne cechy. Nikt jednak nie potrafił określić jego późniejszego trybu życia. Skrzydła nieodparcie sugerowały, że to stworzenie latające. Sposób, w jaki zdołało przejść swą straszliwie złożoną ewolucję na nowonarodzonej Ziemi w tak szybkim czasie,
by zostawić odciski w skałach archaiku, był równie nie do pojęcia jak pewne mity, tak cudacznie przypominane przez Lake'a o wielkich, starych istotach, które przeniknęły z gwiazd i wykoncypowały życie ziemskie dla żartu lub przez pomyłkę. A także szalone opowieści o kosmicznych stworach z zewnątrz, opowiadane mi przez kolegę folklorystę z Wydziału Anglistyki w Miskatonic. Lake brał naturalnie pod uwagę możliwość, że prekambryjskie odciski zostawione zostały przez mniej wyewoluowanych przodków obecnego okazu. Ale po rozważeniu rozwiniętych właściwości strukturalnych starszych skamielin szybko odrzucił tę zbyt łatwą teorię. Zarysy późniejszych stworzeń wykazywały bowiem raczej dekadencję niż postęp w ewolucji. Rozmiar pseudostóp malał, a cała morfologia upraszczała się, tracąc swą złożoność. Ponadto przebadane nerwy i organy wyraźnie sugerowały regresję w stosunku do form bardziej złożonych. W zadziwiający sposób przeważały tu organy ulegające zanikowi bądź organy szczątkowe. Ogólnie rzecz biorąc, niewiele to wszystko wyjaśniało i Lake powrócił znów do mitologii, nadając swym znaleziskom prowizoryczną, żartobliwą nazwę – starsze istoty. Około 2:30 nad ranem zdecydował się wreszcie odłożyć pracę i udać się na spoczynek. Organizm, na którym prowadził sekcję, przykrył brezentem i wyszedł z namiotu laboratoryjnego i z ponownym zainteresowaniem zaczął oglądać nietknięte okazy. Promienie niegasnącego, antarktycznego słońca ponownie dotarły do ich tkanek i czubki głów oraz rurki dwóch czy trzech okazów zaczęły się zwolna rozwijać. Lake jednak nie sądził, by w powietrzu o temperaturze bliskiej zeru istniało niebezpieczeństwo ich rozkładu. Niemniej, wszystkie okazy, na których nie przeprowadzał sekcji, nakrył zbywającym namiotem, chroniąc je w ten sposób przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, a zarazem tłumiąc nieco ich przypuszczalną woń drażniącą psy, których wrogość stała się rzeczywiście problemem, mimo poważnej odległości, w jakiej były trzymane, i coraz wyższych ścian ze śniegu, które wciąż zwiększająca się liczba osób w pośpiechu wznosiła wokół ich kwatery. Z powodu rosnącej wichury, której potężne podmuchy najwyraźniej nadciągały od strony tytanicznych gór, musiał jeszcze przycisnąć brzegi namiotu ciężkimi blokami śniegu. Znów powróciły dawniejsze obawy przed antarktycznymi wichurami, więc pod nadzorem Atulda zaczęto namioty, nową zagrodę dla psów i prymitywne schrony na samoloty obwałowywać od strony gór śniegiem. Schrony samolotowe, wznoszone z twardego śniegu i w trudnych warunkach, nie były wystarczająco wysokie. Ostatecznie Lake polecił zaprzestać innych prac i wykańczać tylko je. Było już po 4:00, kiedy Lake nareszcie dał sygnał zakończenia transmisji, radząc nam, byśmy również dali odpocząć radiostacji, aż do chwili, kiedy ściany hangaru będą nieco wyższe. Potem poprzez eter pogawędził przyjacielsko z Pabodim, jeszcze raz wychwalając jego naprawdę wspaniałe świdry, które pomogły mu dokonać odkrycia. Do pochwał i pozdrowień dołączył się teraz Atwood, a ja przysłałem Lake'owi kilka ciepłych słów, przyznając mu rację w wyborze kierunku zachodniego. Na koniec ustaliliśmy kolejną łączność radiową na 10:00 rano. Gdyby do tego czasu wichura ustała, Lake miał wysłać samolot po grupę z mojej bazy. Tuż przed udaniem się na spoczynek wysłałem ostatnią wiadomość na Arkham z instrukcją, by nieco stonowano wiadomości wysyłane tego dnia w świat. Wszystkie szczegóły bowiem były tak radykalne, że wzbudziły tylko falę niedowierzania. Aż do chwili, kiedy będziemy w stanie wszystko uzupełnić i udokumentować, należy rozgłaszać to bardzo oględnie. Rozdział 3.
Myślę, że tego ranka nikt z nas nie spał ani długo, ani głęboko. Nie pozwalały na to zarówno gwałtowność górskiego wiatru, jak i podniecenie spowodowane odkryciami Lake'a. Nawet tam, gdzie się znajdowaliśmy, uderzenia wiatru były tak wściekłe, że nie potrafiliśmy sobie wyobrazić jego siły w obozie Lake'a, bezpośrednio pod ogromnymi, nieznanymi wierzchołkami, spośród których rodzi się i skąd nadlatywał wiatr. McTay obudził się o 10:00 i, jak było ustalone, próbował połączyć się z Lake'em. Występujące jednak w rozszalałym powietrzu na zachodzie jakieś zakłócenia natury elektrycznej uniemożliwiały łączność. Kiedy połączyliśmy się z Arkham, Douglas oznajmił nam, że też próbował bezskutecznie nawiązać kontakt z grupą Lake'a. Nic nie wiedział o huraganie, gdyż choć u nas wiało jeszcze z uporczywą furią, w cieśninie McMurdo panowała względna cisza. Przez cały dzień niespokojnie nasłuchiwaliśmy, starając się w międzyczasie nawiązać z Lake'em kontakt. Bez skutku. Około południa runął z zachodu jeszcze bardziej szaleńczy wiatr i zaczęliśmy się już obawiać o bezpieczeństwo naszego obozu. Niebawem jednak wichura przycichła i tylko na chwilę, o 2:00 po południu, wybuchła jeszcze z całą mocą. O 3:00 wiatr był już bardzo słaby, a my zdwoiliśmy wysiłki, by połączyć się z Lake'em. Zdając sobie sprawę, że posiada 4 samoloty, każdy zaopatrzony w doskonały, krótkofalowy nadajnik, nie umieliśmy wymyśleć jakiejkolwiek zwykłej przyczyny, która mogła powodować jednoczesną awarię wszystkich 4 urządzeń. A jednak kamienne milczenie przeciągało się i kiedy myśleliśmy o szalonej sile wiatru u nich w obozie, przychodziły nam do głowy najgorsze przypuszczenia. O 6:00 nasze obawy doszły do punktu szczytowego i stały się jednoznaczne. Po radiowej konsultacji z Douglasem i Thorfinnsenem postanowiłem podjąć kroki w celu wyjaśnienia sytuacji. 5. samolot, zostawiony w magazynie w cieśninie McMurdo z Shermanem i 2 marynarzami, był w dobrym stanie i gotów do natychmiastowej drogi. A wszystko wykazywało, że krytyczna chwila, na jaką był przez nas trzymany, właśnie nadeszła. Połączyłem się przez radio z Shermanem i poleciłem mu jak najszybciej dołączyć do mnie z samolotem i 2 marynarzami z bazy południowej. Zwłaszcza, że panowały wymarzone warunki powietrzne. Następnie omówiliśmy skład grupy biorącej udział w nadchodzących poszukiwaniach, ustalając, że należy zaangażować całe nasze siły, łącznie z saniami i psami, które miałem ze sobą. Nawet tak duży ładunek niewiele znaczył dla olbrzymiego samolotu zbudowanego specjalnie na nasze zlecenie i przeznaczonego do transportu ciężkich urządzeń. W przerwach wciąż usiłowałem złapać kontakt z Lake'em. Ciągle bez rezultatu. Sherman z marynarzami Gunnarssonem i Larsenem wystartowali o 7:30, komunikując z kilku punktów trasy o spokojnym przebiegu lotu. Do naszej bazy przybyli o północy i niezwłocznie przystąpiliśmy do omówienia kolejnego kroku. To ryzykowna rzecz polecieć nad Antarktydą pojedynczym samolotem bez wsparcia żadnych baz po drodze. Ale nikt nie zamierzał cofać się przed czymś, co było absolutną koniecznością. O 2:00, po wstępnym załadunku samolotu, udaliśmy się na krótki spoczynek. Ale już o 4:00 byliśmy znów na nogach, gotowi zakończyć pakowania i załadunek. Wystartowaliśmy 25 stycznia o 7:15 rano, udając się w kierunku zachodnim. Pilotował McTay. Było nas 9 osób. Zabraliśmy ze sobą 7 psów, sanie, zapasy paliwa i żywności oraz szereg innych przedmiotów, łącznie z pokładową radiostacją. Powietrze było czyste, zupełnie spokojne. Temperatura względnie łagodna,
i nie przewidywaliśmy większych kłopotów z osiągnięciem szerokości i długości geograficznej, na których Lake postawił swój obóz. Nurtował nas tylko problem, co znajdziemy lub czego nie znajdziemy u celu naszej drogi, gdyż na wszystkie wezwania słane do obozu odpowiadała grobowa cisza. Każde zdarzenie tego 4,5-godzinnego lotu mam głęboko wżarte w pamięć, gdyż były to przełomowe chwile mojego życia. Utraciłem wówczas w wieku 54 lat cały spokój i równowagę, które umysł osiągnął normalnie dzięki znajomości zwykłej natury rzeczy i jej praw. Cała nasza dziesiątka, a zwłaszcza student Danford i ja, mieliśmy stanąć oko w oko z odrażająco poszerzonym światem czającej się grozy, której nic nie jest w stanie zamazać z naszych uczuć i którą, jeśli zdołamy, możemy powstrzymać poprzez całkowite zespolenie się z ludzkością. Gazety drukowały biuletyny nadsyłane z naszego samolotu, mówiące o locie non-stop, dwóch walkach, jakie stoczyliśmy z huraganem w wyższych partiach atmosfery, o obserwacjach potrzaskanej powierzchni lodowca, gdzie przed 3 dniami ugrzęzła w połowie drogi wyprawa Lake'a, po tym jak dostrzegliśmy grupę tych dziwnych cylindrów z czystego śniegu, zauważonych już przez Amundsena i Byrda, kiedy toczyły się na wietrze poprzez nieskończone przestrzenie zamarzniętego płaskowyżu. Nadszedł w końcu moment, kiedy nasze odczucia nie mogły być już dłużej przedkładane na zrozumiałe dla prasy słowa i mieliśmy później po prostu wprowadzić zwykłą cenzurę. Poszarpaną linię podobnych do wiedźm, stożków i wież pierwszy dostrzegł marynarz Larsen. Jego okrzyki sprawiły, że wszyscy rzuciliśmy się do okien wielkiej kabiny samolotu. Pomimo dużej prędkości, widziadła bardzo wolno przesuwały się przed naszymi oczyma. Wnosiliśmy stąd, że muszą być niesłychanie odległe i widoczne wyłącznie dzięki swej anomalnej wysokości. Rosły jednak stopniowo, kłując groźne niebo po zachodniej stronie i niebawem mogliśmy rozróżnić poszczególne, gołe, niegościnne, mroczne wierzchołki wzbudzające w nas uczucie jakiejś fantastyki, kiedy obserwowaliśmy je zalane czerwonawym, antarktycznym blaskiem w drażniącym tle mieniących się kolorami tęczy chmur lodowego pyłu. W całym widowisku była uporczywa, przenikająca do głębi aluzja potwornej tajemnicy, która miała być niedługo wyjawiona. Zupełnie jakby owe potężne, niczym zrodzone z nocnych koszmarów iglice, były pylonami przerażającej bramy wiodącej w dziedzin zakazanego snu, splątane ze sobą otchłanie minionego czasu, przestrzeni i innych wymiarów. Nie potrafiłem stłumić w sobie uczucia, że jest to zło. Góry szaleństwa, których odległe stoki wyzierały, majacząc nad jakąś przeklętą, najgłębszą otchłanią. A owo tłok kipiących, współświetlistych chmur przywodziło na myśl niemożliwe do wysłowienia, nieziemskie rubieże wykraczające daleko poza przestrzeń ziemi i sprawiając przejmujące uczucie kompletnej obcości, oderwania, pustki i panującej przez całe wieki śmierci tego dziwacznego i niezbadanego południowego świata. To młody Danford pierwszy zwrócił naszą uwagę na zadziwiające regularności w zarysie majaczących na tle nieba wyższych gór. Przylegały do nich fragmenty geometrycznych sześcianów, o których wspomniał w komunikatach Lake, i które faktycznie usprawiedliwiały jego porównanie do niczym zrodzonych we śnie ruin, odwiecznej świątyni na spowitych chmurami azjatyckich wierzchołkach gór, tak misternie i dziwnie namalowanych przez Roricha. I rzeczywiście,
Było coś natrętnie Rerichowskiego w tym nieziemskim kontynencie tajemniczych gór. Odczuwałem to już w październiku, kiedy pierwszy raz ujrzałem ziemi Wiktorii, a teraz to uczucie powróciło na nowo ze zdwojoną siłą. Tym razem towarzyszyło mu dodatkowo paskudne wrażenie analogii do mitów z archaiku. Wrażenie, iż ta wstrząsająca kraina śmierci przypominała złowieszczy płaskowyż lęk w centralnej Azji. Ale pamięć rasy człowieka lub jego poprzedników jest długa i może być tak, że pewne opowieści pochodzą z krain, gór i świątyń przerażenia, starszych niż Azja, starszych niż jakikolwiek ludzki świat, który znamy. Niewielu odważnych mistyków napomknęło o prapaleksceńskiej genezie fragmentarycznych manuskryptów Pnakotik, sugerując, że wyznawcy Tsatsogwa byli równie obcy człowiekowi jak sam Tsatsogwa Lęk, gdziekolwiek by nie był, czy to w przestrzeni, czy w czasie. Nie był rejonem, w którym chciałbym się znaleźć, czy też zgoła być w jego pobliżu. Nie chciałbym też posmakować bliskości świata, który spłodził tak zagadkowe, pochodzące z archaiku potworności, o jakich wspominał właśnie Leik. W tej chwili żałowałem wręcz, że w ogóle czytałem odrażający Necronomicon, że prowadziłem rozmowy z tym straszliwym erudytą Wilmarthem, folklorystą naszego uniwersytetu. Nastrój ten bez wątpienia wzmógł wyłącznie moją reakcję na dziwaczny miraż, którego byliśmy świadkami i który w miarę jak zbliżaliśmy się do gór, zaczynali już rozróżniać skumulowaną falistość podgórza. W minionych tygodniach widziałem już tuzin polarnych miraży, a niektóre z nich były równie niesamowite i fantastycznie żywe jak ten. Teraz jednak wyczuwałem w nim całkowicie nowy, nieokreślony i groźny, symboliczny, aż dreszcze biegną mi po plecach, gdy ów kipiący, bajkowy labirynt ścian, wież i minaretów wyłaniał się nad naszymi głowami, majacząc wśród przerażającego lodowego pyłu. W sumie owo miasto cyklopów o nieznanej człowiekowi, przechodząc ludzką wyobraźnię architekturze z rozległymi skupiskami czarnych jak smoła wytworów sztuki kamieniarskiej, uosabiało w sobie przerażające zaprzeczenie praw geometrii. Występowały tam ścięte stożki, czasami z terrasami lub konelurowane, wieńczone wysokimi, cylindrycznymi ostrzami rozszerzonych tu i tam bulwiasto, nakrytymi często warstwami cienkich, fosforyzujących tarcz. Dziwne, zwieszające się, podobne do stołu konstrukcje, nasuwały na myśl sterty nachodzących jedna na drugą prostokątnych lub owalnych płyt i pięcioramiennych gwiazd. Były tam grupy stożków i piramid, zarówno gołych, jak i zwieńczonych cylindrami i sześcianami. Gdzieniegdzie strzelały w górę wieżyce przypominające igły, zawsze z zastanawiającej ilości pięciu. Wszystkie te, niczym zrodzone w malignie budowle, wydawały się być połączone ze sobą rurowatymi mostami, przechodzącymi z jedna i w drugą na różnych, zawrotnych wysokościach. Te mosty dopiero oddawały całą skalę przerażającego, przytłaczającego swym gigantyzmem ogromu. Generalnie miraż przypominał dzikie kształty, jakie w roku 1820 zaobserwował i opisał arktyczny wielorybnik Scoresby. Teraz jednak i w takim miejscu, w obliczu ciemnych, nieznanych, wzbijających się zdumiewająco wysokogórskich wierzchołków, w chwili, gdy nasze umysły dręczyła wizja innego, strasznego jeszcze świata i świadomość nieszczęścia, jakie prawdopodobnie spadło na większą część naszej wyprawy. Wydawało się nam, iż miraż niesie zapowiedź utajnionej złośliwości i nieskończonego zła.
Byłem zadowolony, kiedy nareszcie złudzenie zaczęło znikać. Jakkolwiek w trakcie tego rozmaite wieżyczki i stożki przybrały jeszcze ohydniejsze i bardziej wynaturzone, przejściowe tylko kształty. Kiedy już cała iluzja roztopiła się w opalizującej kąpieli, ponownie zaczęliśmy spoglądać w kierunku ziemi. Zbliżał się koniec naszej podróży. Przed nami pieły się na zawrotną wysokość nieznane góry, a ich dziwaczna regularność widoczna była z zaskakującą ostrością, nawet bez lornetek. Kiedy znaleźliśmy się nad najniższymi partiami podgórza, dostrzegliśmy pośród śniegu, lodu i bury chłód głównego plato kilka ciemnych punktów, które jak sądziliśmy było miejscem obozu i prac wiertniczych Lejka. Wyższe partie podgórza rozciągnęły się na przestrzeni 5 czy 6 mil, formując odrębny masyw, wyraźnie odcinający się od linii wyższych niż himalajskie wierzchołków. Po dłuższym czasie student, który zastąpił Maktaja przy sterach, skierował maszynę w dół ku ciemnemu punktowi po naszej lewej stronie, a którego rozmiar świadczył, że jest to obóz. W tym samym czasie Maktaj przekazał ostatni komunikat, jaki w nieocenzurowanej formie otrzymał świat od naszej ekspedycji. Każdy naturalnie czytał krótkie i niepełne doniesienia o naszym pobycie na Antarktydzie. Kilka godzin po wylądowaniu przesłaliśmy cenzurowany już meldunek o tragedii, jaka się tutaj wydarzyła, niechętnie wspominając o przerażającej wichurze, jaka nadeszła poprzedniego dnia lub noc wcześniej, niosąc zagładę całej grupie Lejka. 11 osób martwych. Młody gadnej zaginiony. Społeczeństwo wybaczyło nam ów brak szczegółów, zdając sobie sprawę z ogromu szoku i żalu, jakie nas ogarnęły, wierząc zarazem, że to dewastująca siła wiatru sprawiła, iż owych 11 ciał nie nadawało się do transportu. Osobiście jestem dumny, że nawet w obliczu takiego nieszczęścia, w kompletnym oszołomieniu i ściskającej duszę grozie, niewiele wyszliśmy poza prawdę, w każdym przypadku. Rzecz cała sprowadzała się bowiem do tego, że nie śmieliśmy wyznać wszystkiego. Nie wyznałbym tego i dziś, gdyby nie konieczność przestrogi innych przed nie dającym się wysłowić przerażeniem. Wiatr rzeczywiście poczynił ogromne spustoszenia i doprawdy wątpliwe, czy ktoś przeżyłby nawet bez tego innego. Burza, niosąc z furią na swych skrzydłach kawałki lodu, musiała przekraczać wszystko, co dotychczas napotkała nasza wyprawa. Jeden ze schronów samolotowych, wszystkie jak się wydaje były zbyt słabe i nieodpowiednie, starty został prawie na miazgę, a rusztowanie odległego świdra rozniesione dosłownie na kawałki. Metalowe szczątki samolotów i urządzeń wiertniczych wygładzone zostały na wysoki połysk, a dwa z niewielkich namiotów, mimo obwoływań ze śniegu, kompletnie rozpłaszczone. Wszystkie drewniane powierzchnie wystawione na działanie wichru pozbawione były farby i pełne dziur. Wszelkie ślady na śniegu zatarte. Nie znaleźliśmy też żadnego z archaicznych obiektów biologicznych w stanie nadającym się do transportu. Zebraliśmy wyłącznie nieco minerałów z ogromnej, zawalonej niedbale sterty, zawierającej kilkanaście zielonkawych kawałków steatytu z dziwnymi odciskami rozgwiazdy i niewyraźnych wzorów uformowanych przez punkciki, które spowodowały tyle wątpliwości. Ponadto trochę skamieniałych kości, wśród których były egzemplarze, w dziwny sposób uszkodzone. Nie przeżył ani jeden pies. Ich w pośpiechu budowana w pobliżu obozu zagroda ze śniegu była prawie całkowicie zniszczona. Jednak najmocniej uszkodzona jej część, znajdująca się od strony obozu i nie wystawiona na bezpośrednie działanie wiatru,
sugerowała raczej, że to same oszalałe bestie wyłamały ją, wyrywając się na wolność. Zaginęły wszystkie trzy pary sań, co tłumaczyliśmy działaniem wiatru, który je wywiał w nieznane. Urządzenia wiertnicze i aparatura do topienia lodu, znajdujące się w miejscu wiercenia, były zbyt zniszczone, by dawało się je naprawić. Użyliśmy ich zatem do zatkania zniszczonej w niewielkim tylko stopniu bramy w przeszłość, którą otworzył był Lake. Pozostawiliśmy też w obozie dwa najbardziej uszkodzone samoloty. Zwłaszcza, że w grupie, która przeżyła, było tylko czterech kwalifikowanych pilotów. Sherman, Danforth, McTay i Ropes. A Danforth ponadto był w zbyt złej kondycji psychicznej, by pilotować maszynę. Zabraliśmy natomiast ze sobą wszystkie książki, aparaturę naukową oraz różne przypadkowe przedmioty, które odnaleźliśmy. Jakkolwiek wiele z nich było w niezrozumiały sposób uszkodzonych. Zapasowe namioty i futra albo zaginęły, albo były w takim stanie, że nie nadawały się do użytku. Około 4 po południu, po dalekim zwiadzie lotniczym, ostatecznie uznaliśmy Godneya za zaginionego i przesłaliśmy ocenzurowaną wiadomość na Arkham, który miał przekazać ją dalej. Sądzę, że udało nam się utrzymać nasze komunikaty w spokojnym i wymijającym tonie. Głównie mówiliśmy o poruszeniu wśród psów, których oszalały niepokój w pobliżu owych okazów biologicznych, spodziewał się wyjaśnić nieżyjący Lake. Nie wspomnieliśmy natomiast nic, jak mi się wydaje, o takim samym niepokoju, kiedy węszyły w pobliżu dziwacznych, zielonkawych steetytów i niektórych innych przedmiotów w miejscu tragedii, instrumentów naukowych, samolotów, urządzeń tak w samym obozie, jak i w miejscu wierceń. Wszystko to było porozbijane, rozwleczone, nosiło ślady działania wiatru, który musiał tu wiać z zadziwiającą siłą. W obozie powinno być 14 okazów biologicznych. Powiedzieliśmy, że znaleziono wyłącznie egzemplarze uszkodzone, których wygląd jednak w pełni potwierdził, że opis Lake'a był wyjątkowo dokładny. Było nam niezwykle trudno dorzucić osobiste uczucia, ale nic nie wspomnieliśmy o dokładnej liczbie znalezionych, ani o tym, jak znaleźliśmy te, które znaleźliśmy. W międzyczasie uzgodniliśmy między sobą, że niczego nie powiemy, co mogłoby sugerować szaleństwo niektórych ludzi Lake'a. A na to wyglądało, kiedy odkryliśmy 6 uszkodzonych szkaradzieństw, pieczołowicie pogrzebanych w pionowej pozycji w śniegu, w grobach o głębokości 9 stóp. Każdy z grobów zwieńczony został 5-ramiennym kopcem, oznaczonym na szczycie grupą punkcików z takim samym dokładnie wzorem, jak na dziwacznych, zielonkawych steatytach, wykopanych z warstw pochodzących z czasów mezozoiku lub trzeciorzędu. Natomiast 8 nieuszkodzonych okazów, o których wspomniał Lake, zostało najwidoczniej wywianych z wichurą. Zadbaliśmy również o to, by zanadto nie wzburzyć umysłów czytelników. Niewiele zatem z Danforthem powiedzieliśmy o przerażającej podróży nad górami, którą odbyliśmy następnego dnia. To fakt, tylko całkowicie odciążony samolot był w stanie przebyć łańcuch górski na tak wielkiej wysokości. Dzięki temu zresztą los łaskawie ograniczył grupę rekonesansową tylko do nas dwóch. Kiedy już wracaliśmy, około 1 nad ranem, Danforth bliski był histerii, ale z podziwu godnym uporem trzymał język za zębami. Nie musiałem mu tłumaczyć i zmuszać do obietnic, że nie doda nic ponadto, co zadecydowaliśmy rozgłosić oficjalnie, oraz zachowania w sekrecie naszych szkiców i innych rzeczy, które przywieźliśmy z rekonesansu. Przywieźliśmy z rekonesansu w kieszeniach i zataić nasze filmy, które potem sobie wywołamy prywatnie. Tak zatem, część obecnej relacji będzie czymś zupełnie nowym
tak dla Pabodiego, McTaya, Robsa, Shermana i całej reszty, jak też i dla całego świata. Rzeczywiście, milczenie Danforta jest jeszcze głębsze od mojego. Widział on bowiem, lub myśli, że widział, coś, o czym nawet mnie nie powiedział. Jak zapewne wszyscy wiedzą, raport nasz zawierał opowieść o niezwykle trudnej wspinaczce. Potwierdził też opinię Lake'a, że ogromne wierzchołki zbudowane są z archaicznych łupków i innych, bardzo dawno sfałdowanych warstw, które nie ulegały przekształceniom od czasów co najmniej środkowej epoki komanczańskiej. W dalszej części raportu była ogólnikowa wzmianka o regularnych kształtach przylegających do gór sześcianów i formacji w kształcie obwałowań, stwierdzenie, iż wejścia do jaskini wskazują na istnienie zjawiska rozpuszczania wapiennych żył, sugerował, że niektóre stoki i przełęcze są dostępne dla wytrwałych wspinaczy. Na końcu wspomniał, że po tajemniczej drugiej stronie gór rozciąga się wyniosły, ogromny superpłaskowyż, równie starożytny i niezmieniony jak same góry. Leży on na wysokości 20 tysięcy stóp, pokryty jest groteskowymi formacjami skalnymi, sterczącymi spod cienkiej pokrywy lodowej i kończy się niskim podgórzem, wznoszącym się stopniowo aż do zaskakująco urwistych, najwyższych wierzchołków. Wszystkie te dane są pod każdym względem prawdziwe i w zupełności usatysfakcjonowały naszych towarzyszy w obozie. Naszą trwającą 16 godzin nieobecność, dłużej niż wymagał tego zaplanowany lot, lądowanie, rekonesans i zbieranie próbek skalnych, usprawiedliwialiśmy przedłużającym się niczym za sprawą złych mocy, niepomyślnym wiatrem oraz lądowaniem na tym dalszym podgórzu. Nasza opowieść na szczęście brzmiała zwyczajnie i prozaicznie, nie wzbudzając w nikim chęci powtórzenia naszego lotu. Gdyby mimo to ktoś próbował to uczynić, użyłbym całej elokwencji, na jaką mnie stać, by go od tego odwieść. Nie wiem, co zrobiłby Danforth. Podczas naszej nieobecności Pabody, Sherman, Ropes, McTay i Williamson pracowali jak oszalali przy naprawie dwóch mniej uszkodzonych samolotów Lake'a. Mimo iż każdy z nich bardzo kiepsko posługiwał się narzędziami, udało im się w końcu przygotować maszyny do lotu. Samoloty postanowiliśmy załadować następnego ranka i jak najszybciej wystartować z powrotem do naszej starej bazy. Mimo okrężnej drogi, jaką wybraliśmy, był to i tak najbezpieczniejszy wariant osiągnięcia cieśniny McMurdo. Lot w linii prostej ponad całkowicie nieznanymi obszarami martwego od wieków kontynentu byłby wielokroć bardziej ryzykowny. W wyniku tragicznego zdziesiątkowania naszej wyprawy oraz zniszczenia urządzeń wiertniczych dalsza kontynuacja badań nie wchodziła w grę. Nurtujące nas wątpliwości i osaczająca groza, o których nie wspomnieliśmy słowem, sprawiły, iż pragnęliśmy tylko uciec z tego południowego świata pustki i rodzącego się szaleństwa. Jak już ogół czytelników wie, nasz powrót do zamieszkałego świata odbył się bez dalszych nieszczęść. Następnego dnia wieczorem, 27 stycznia, wszystkie samoloty osiągnęły po szybkim i trwającym non-stop locie naszą starą bazę. 28 osiągnęliśmy w dwóch skokach cieśninę McMurdo. Jedyna przerwa w locie była krótka, wywołana awarią sterów podczas szalonego wiatru, jaki napotkaliśmy ponad polem lodowym, jak tylko opuściliśmy wielki płaskowyż. 5 dni później Arkham i Miskatonic, wioząc na swych pokładach wszystkich uczestników wyprawy i cały sprzęt, pruły grubiejące już z dnia na dzień pole lodowe, zbliżając się do Morza Rossa i wartych śmiechu gór na ziemi Wiktorii, majaczących przed nami na zachodzie, na tle skłębionego antarktycznego nieba. Zawodzenie wiatru, które przechodziło w gwizd o szerokiej gamie, mroziło mi kompletnie duszę.
niecałe 2 tygodnie później, opuszczaliśmy ostatnie rubieże polarnej krainy, dziękując niebiosom, że uwolniły nas od strasznego, przeklętego świata, w którym życie i śmierć, czas i przestrzeń zawierały ciemne, bluźniercze sojusze. W niepojętych epokach, kiedy to materia zaczynała dopiero falować i pływać po niedostatecznie wystudzonej jeszcze skorupie planety. Od chwili naszego powrotu, zachowując pewne wątpliwości i domysły dla siebie, z zadziwiającą jednomyślnością i wzajemnym zaufaniem robiliśmy wszystko, by zniechęcić innych do eksploracji Antarktydy. Nawet młody Danforth w nerwowym załamaniu nie zająknął się słowem przed swoimi lekarzami. Jak wspomniałem, faktycznie istnieje coś, o czym myśli, że tylko on to widział i nawet mnie o tym nie mówi. Choć, jak się wydaje, zwierzenie takie poprawiłoby jego stan psychiczny, gdyby się tylko na to zdecydował. Moglibyśmy sobie wiele rzeczy wyjaśnić, a jemu przyniosłoby to ulgę. Jakkolwiek rzecz cała była zapewne wyłącznie złudzeniem, konsekwencją wcześniejszego szoku. W każdym bądź razie takie odniosłem wrażenie po nieodpowiedzialnych wynurzeniach, kiedy szeptał mi do ucha różne chaotyczne rzeczy. Rzeczy, które wyrzucał gwałtownie z siebie aż do chwili, kiedy ponownie wziął się w garść. Trudno nam przyjdzie odstraszyć innych od wielkiego białego południa, zwłaszcza, że nasze wysiłki mogą odnieść skutek przeciwny, ściągając uwagę ciekawskich. Mogliśmy się od początku przekonać, że ludzka ciekawość jest nieśmiertelna, a wyniki, jakie nasza wyprawa osiągnęła i rozgłosiła, były wystarczającą ostrogą dla innych, by wyruszyć w taką samą od wieków pogoń za nieznanym. Doniesienia Lake'a o tych biologicznych potwornościach wzbudziły wśród naturalistów i paleontologów najwyższe zainteresowanie. Jakkolwiek byliśmy na tyle przyzorni, by ukryć luźne szczątki wykopane z grobów, w których pochowane zostały okazy, oraz fotografie tych okazów, zrobione w chwili ich odnalezienia. Powstrzymaliśmy się też przed pokazaniem jeszcze bardziej zagadkowych, uszkodzonych kości i zielonkawych steatytów. Danforth natomiast i ja bacznie strzegliśmy zdjęć i rysunków zrobionych przez nas na superpłaskowyżu za łańcuchem górskim. Zachowywaliśmy również dla siebie pewne pomięte rzeczy, które rozprostowaliśmy, z przerażeniem przestudiowali, a na koniec zabraliśmy ze sobą w kieszeniach. Ale obecnie organizuje się grupa Starkwatera i Moora, dysponująca aparaturą dużo, dużo lepszą od naszej. Jeśli nie wyperswadujemy im tego pomysłu, dotrą do samego jądra Antarktydy i tak długo będą wiercić i topić, aż odkryją to, o czym my już wiemy, doprowadzając tym samym do końca świata. Dlatego muszę przerwać milczenie, nawet o tym ostatecznym, odrażającym tworze spoza gór szaleństwa. Ciąg dalszy nastąpi. Jeśli spodobało Ci się nagranie, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Zajrzyj też na moją stronę Patronite. Linki w opisie filmu.